Siemanko, siemanko, ja nazywam się Michał, witam na moim nowym kanale poświęconym kryptowalutom oraz szeroko pojętemu zarabianiu online. To jest moja strona, gdzie macie blog, możecie znaleźć miejsca, gdzie kupuję swoje kryptowaluty, airdropy, portfele do kryptowalut, gdzie zarabiam na tradingu, przydatne książki oraz dużo i różnych innych rzeczy. Mam również e-book. E-book jest w dwóch językach, po angielsku i po polsku, ale dzisiaj konkretnie zajmiemy się rejestracją na platformie Binance. Wchodzimy tutaj, gdzie kupuję swoje krypto. Tutaj mamy wiele możliwości, wiele giełd, na przykład często używam kantora Bitpanda, ale jak wiadomo, Binance jest to największa i najbardziej popularna giełda kryptowalut, która oferuje również wiele możliwości zarabiania pasywnego na naszych kryptowalutach i tam właśnie dzisiaj będziemy się rejestrować. Pokażę Wam, jak poprawnie zabezpieczyć konto. Klikamy w link. Podlinkuję Wam też to w opisie. Wpisujemy swój e-mail. Musimy pamiętać, żeby wybrać bezpieczne hasło i żeby to hasło było unikatowe, to znaczy, żeby nie powtarzało się w żadnym innym serwisie. Tak jest, klikamy create, puzzla i w tym momencie dostaliśmy e-mail, który musimy otworzyć i potwierdzić, że to my się zapisujemy. I jesteśmy zarejestrowani. Tutaj mamy różne opcje depozytu swoich pierwszych środków, ale co chciałbym Wam pokazać najpierw, to jak zabezpieczyć takie konto. Właśnie, tutaj nam wyskoczyło powiadomienie. Myślę, że warto jest skorzystać z obydwu opcji. My włączymy sobie Google Verification. Proszę bardzo, trzeba ściągnąć Google Authenticator App na swojego Androida albo na iPhone'a. Ja używam aplikacji Authy. Authy jest to aplikacja, która przechowuje nasze klucze w chmurze. Dzięki temu mamy dostęp do nich na wielu urządzeniach, więc tak jakby chroni nas przed nami samymi, bo zdarzały się takie przypadki, że wielu ludzi gubiło na przykład telefony i później tracili dostęp do swoich giełd. Także ta aplikacja jest bardzo bezpieczna, bo ona jest dodatkowo kodowana i nawet jeśli mamy ją na swoim telefonie, ktoś nam ten telefon ukradnie, to możemy sobie ją zablokować specjalnym kodem. Klikamy Next. Tutaj właśnie warto sobie zrobić kopię zapasową tego klucza, gdzieś go sobie zapisać i później skanujemy aplikacją ten kod. Zrobimy taki testowy, ja go oczywiście później usunę. Ale żebyście widzieli, jak to się robi, to zrobimy taką pokazówkę. Skanujemy. Podpisujemy sobie. Klikamy zapisz. Później dajemy następny. Potwierdzamy. I w tym momencie musimy wysłać sobie kod następny na e-maila. Send. Dobrze, kopiujemy kod ten. Później wpisujemy aktualny kod. Te kody się zmieniają co 60 sekund. Submit. No i gotowe. Proszę bardzo. Jesteśmy zabezpieczeni 2FA. Proponuję włączać to zabezpieczenie na każdej giełdzie, nawet na każdym social media, którego używamy, bo to jest bardzo ważne. Teraz kryminaliści się przenoszą wszyscy do internetu, także proszę Was, bądźcie bezpieczni. Dobrze, jak tutaj możemy zdeponować środki? Bierzemy depozyt. Opcji mamy dwie. Możemy deponować krypto lub możemy deponować fiaty, czyli takie regularne waluty emitowane przez banki centralne, tak? Jeśli bierzemy fiaty, no to tutaj mamy kilka opcji. Ja na przykład mogę wybrać norweską koronę, polski złoty jest euro,
Nie ma polskiego złotego. Dobra, weźmy sobie korony i spróbujemy tutaj coś zdeponować. Jak widać, w FII mamy 1,8%. Aha, przed... Jasne, o tym zapomniałem. Przed dodaniem środków możemy dodawać na przykład kryptowaluty i nie trzeba się weryfikować. Ale przed dodaniem jakichkolwiek fiatów trzeba się zweryfikować. Ale w sumie nie musimy tego robić, jeśli będę wysyłał tylko 2500. Tak? Mogę to zrobić? Nie, nie mogę tego zrobić. Nie widzę nigdzie. Dobra. Weryfikacja. Nie będziemy teraz przechodzić tej weryfikacji, ale chciałbym Wam pokazać, jak taką weryfikację przejść. Zaznaczamy swój kraj, z którego pochodzimy. To będzie Polska akurat. Tak, tak, tak. Co tutaj potrzebujemy? Podstawowe informacje, czyli imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia. Nasz adres i później ID. I zdjęcie. Tak, tutaj musimy to wszystko wypełnić i później Binance będzie sprawdzał, czy to wszystko się zgadza. Wysyłamy wszystkie dokumenty. To trwa czasami kilka minut, czasami kilka dni. To zależy, jaki tam jest ruch. Wejdźmy tutaj jeszcze na to security. Sprawdźmy, jakie są dodatkowe opcje. Tutaj jest jakaś nowa opcja, security key. Trzeba używać jakiegoś specjalnego urządzenia. Tego nie znam jeszcze, ale warto, myślę, że się zapoznać. Mamy włączone Google Authentication. Tutaj możemy jeszcze sobie włączyć SMS, co też warto robić. I potwierdzenia e-mail, tak? Jeśli nie chcecie się weryfikować, to można takiego konta cały czas używać, ale wypłaty są do 2 bitcoinów. Także jeśli chcecie przelewać na to konto, tak jak Wam wcześniej tam pokazywałem, można robić depozyty w krypto i możemy wysłać tak samo krypto. Bitcoina akurat nie będziemy wysyłać. Sprawdzę, co możemy tu wysłać, żebyśmy zrobili lekki test. Ok, co zrobimy? Wyślemy sobie dolara, takiego kryptowalutowego dolara, bo to jest kryptowaluta, tylko jest spięta z dolarem 1:1, czyli ona utrzymuje wartość 1 dolara. I tutaj, jak widzicie, mamy różne sieci. Różne coiny działają na różnych sieciach. Wcześniej to było tak, że każdy coin miał swoją własną sieć. Teraz akurat Tether działa tutaj na 5 sieciach. Najtańszą z tych sieci chyba będzie albo Binance Chain 2, albo Tron. Zaraz zobaczymy. To się okaże na z drugiej strony. Tutaj musimy wybrać, z którą sieć chcemy wysłać. Myślę, że Trona wyślemy. Tron powinien być najtańszy. Bierzemy Trona. Skanujemy ten kod. Pyk. Teraz wysyłamy, wyślijmy te 2 dolary. Niech pewnie stracę. Withdrawal i tak samo jak ja, bo ja wysyłam z mojego konta na Binance na to konto, które właśnie teraz stworzyliśmy. Więc muszę potwierdzić. W tym momencie muszę sobie wysłać tak samo kod na mój e-mail. Wpisać ten kod z mojego e-maila i później jeszcze zatwierdzić Google Authenticator. No i dobrze, i poleciało. Zaraz zobaczymy, jak długo mu to zajmie, żeby dolecieć na to konto. Generalnie te transakcje, które są na giełdach, powinny iść bardzo szybko. Tron i tak to jest szybka waluta, ale jeśli przesyłamy z jednego konta giełdowego na drugie konto giełdowe, to te kryptowaluty nie wychodzą na ten chain, nie? Na ten, jak to się mówi, łańcuch.
nie wychodzą na łańcuch, tylko to jest między kontami. Także transakcje są bardzo, bardzo tanie i nie powinno być problemu. Za chwilę powinny być te 2 dolary tutaj widoczne. Gdzieś jeśli wejdziemy na przykład tutaj na Fiat and Stop, powinniśmy zaraz zobaczyć. O, już są, widzicie? Dlatego właśnie kocham kryptowaluty, bo działają bardzo szybko. Można wysyłać pieniądze na drugi koniec świata w szybkim tempie. No i omówmy, jakie tutaj mamy możliwości generalnie. Więc tutaj jest Fiat and Spot, czyli tutaj są wszystkie kryptowaluty, które posiadamy. Jak widać, to jest świeże konto, więc nie ma tutaj zbyt wiele. Margin to jest konto od Margin Tradingu. I tutaj są futuresy tak samo. Futures to jest gra na dźwigni. Mam konto z giełdą, proszę, z dźwignią, proszę uważać, bo niedoświadczeni traderzy często tracą pieniądze na tym. Ten portfel Earn, tutaj jest specjalna opcja, na której możemy zarabiać pasywnie na kryptowalutach. Mamy staking, lock staking i mamy jeszcze Binance Pool. Na tym Binance Poolu są tak jakby nowe kryptowaluty, które możemy kopać, farmić dzięki innym kryptowalutom. To znaczy, że zamykamy nasze kryptowaluty do koszyka na tam powiedzmy miesiąc i te kryptowaluty generują kolejne kryptowaluty, które są wysyłane na nasz portfel. Możemy to sobie odbierać. Co tutaj jest jeszcze wartego pokazania? No tutaj mamy te portfele, cała lista. Tutaj mamy ordery, czyli zlecenia, które są wystawione w tym momencie. To będą spot order. Tu są ordery na margin trading, tu są ordery na dźwignię i tak dalej, i tak dalej. Konto, wiadomo, warto się zweryfikować. Po weryfikacji obniżają nam trochę koszta transakcji. No i oczywiście, jeśli ktoś nam zhakuje konto, to łatwiej jest to takie konto odzyskać, bo zawsze Binance wie, czyje to jest konto, tak? Dobrze, na ten moment myślę, że to będzie wszystko. Każdy link będzie podlinkowany w opisie oczywiście za chwilę. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że był to pomocny materiał. Zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję. Będzie się tych filmów pojawiać tutaj więcej. Zaraz ogólnie będę nagrywał następny, ale poporcjujmy to, żeby te filmy nie były zbyt długie. Także będzie tutaj sroga dawka wiedzy. Zapraszam na moją stronę do ściągnięcia mojego e-booka. Do ściągnięcia mojego e-booka, który jest darmowy. Mam jeszcze kilka e-booków w zanadrzu, które jeszcze nie są przedłączone niestety na język polski, ale jeśli będzie na tyle duże zainteresowanie, na pewno takie polskie wersje się pojawią. Więc dzięki wielkie, siemanko i życzę stosunkowo udanego wieczoru. Pozdro.